Dzień dobry, witam kolegów hodowców, z tej strony Robert Fedorowicz. Dzisiaj mamy sobotę, jutro są loty, ale dzisiaj gołębie od 11 troszeczkę latają. Także chciałem tutaj kolegom pokazać, jak wyglądają wasze gołąbki, jak trenują. Już zaczynają latać fajnie. Pomału kończymy przyjmowanie gołębi. Dzisiaj jeszcze założę na siatki, na gołębnik ten, o tutaj, który kolegom pokazuję, ponieważ trochę gołębi jest starszych. No a te, które były przyjęte wcześniej, no to można zobaczyć, jak sobie trenują. Nie wszystkie jeszcze dobrze latają, ale już troszeczkę ich tam wymuszam do tego, żeby chciały polatać, bo brzuszki pełne, dobrze się siedzi, ale też trzeba troszeczkę jej polatać. Także proszę sobie, koledzy, popatrzcie. Nie wiem, czy kamera obejmie nawet tutaj, bo to stado jest spore. Postaram się pokazać zaraz. O, teraz może. O, chyba nie. O, chyba tak będzie lepiej. Także tak to wygląda. Na dzień dzisiejszy przyjęliśmy 1200 gołębi, czyli tyle, ile przewidywał regulamin, tyle, ile mogliśmy przyjąć. Gołębniki są ogólnie przystosowane do 1600 gołębi, ale mają luźno. To jest przywilej, jak sami wiecie. No, próbuję jakoś ich chwycić, ale nie zawsze mi się to udaje. A jedne siadają, inne latają, także tak to widać. A spróbuję jak najszybciej je rozlatać. Mimo wszystko nam zależy mi na tym, żeby one jak najszybciej nauczyły się latać, żeby one złapały. Tutaj proszę zobaczyć, jeszcze koledzy, są dwa blaty. A teraz dosiadują gołębie, więc pokażę. Zaraz pokażę blaty, które mówiłem. I zobaczcie, te blaty, które mówiłem, sprawdzają się u mnie nie na 100%, na 150. A nie mieszczą się chłopcy i dziewczynki. No a teraz dojdą może. Także praktycznie wszystkie gołębie są w tej chwili wypuszczone. Tutaj na gołębniku mamy jeszcze zamknięte dwa przedziały. To są gołębie właśnie w ostatnich dniach przyjęte, więc tak naprawdę one jeszcze leżą sobie na słoneczku, dochodzą, porównają się wiekiem, uczą się jeść. No i tak jak to w życiu bywa, jak małe dzieci. Proszę zobaczyć, tak to wygląda. Chodźcie mnie, chodź. Czekajcie, spróbuję pokazać jakoś. O, jest biały od pana Krzysztofa, wczoraj przyjęty. Także tak to wyglądają młodsze. I tam jest jeszcze kolejny przedział. A tutaj mamy czołowego hodowcę oddziału Mińsk Mazowiecki, biała koszula. Proszę, chyba jakieś święto jest, proszę kolegi. No, przyjechałem zobaczyć. A, dzień dobry, witam cię. Tutaj właśnie kolegom chcę cześć. Jak tam moje gołąbki się czują? Myślę, że dobrze, no sam oceń. Fajnie. Dzisiaj fajnie latały, czy się ten Tadeusz, wiesz? Aha, dzisiaj super, fajnie latały. No tutaj chcę kolegom pokazać, jak wyglądają, bo dzisiaj jest fajny dzień, bo wiesz co, tak to biało, ale dzisiaj słoneczko jest super. Więc mam nadzieję, że będziecie mieli, koledzy, satysfakcję. Troszeczkę i wiesz co, i powiem ci, że niektóre to wychodzić nie chcą, bo dobrze im, tylko wyjdą, popatrzą i z powrotem. Tak to wygląda, tutaj jeszcze grupa chodzi, gołębi cały czas nie usiadły. Te najstarsze, one już takie łapią, to troszeczkę pomału wypełniają z kocuku. A tutaj może kolegom pokażę. O, są już takie pchają, jakieś gołąbeczki. Białe i kolorowe, dla każdego coś dobrego. Ale najważniejsze, koledzy, to jest jedno. Zdrówko kochane. Nigdy go nie za dużo, tak? Ale na razie jakieś tam niepowodzenia nas omijają. Jeszcze raz to podkreślę, tak jak Jasiu mówi. Albo się spierdoli, więc nic nie mówię. Czekam końca, czekam, aby jeszcze jeden dzień bez niepowodzeń. To w końcu może gdzieś tam słoneczko się uśmiechnie. Było zimno, teraz jest ciepło. I tak samo z gołąbkami. Tutaj pokażę kolegom właśnie, co znaczy blat. Proszę zobaczyć, gołębie nisko na blatach nie reagują. Jestem bardzo blisko przy blatach i widać, jak gołębie jak się zachowują. Mają po prostu gdzieś, albo wchodzą sobie do gołębnika. Tam jest w korytarzu, jest tam jakaś drobna tarma, żeby mogły sobie podziuwać, które mają ochotę. A tutaj siadają, tak jest miejsce pokazać. O, bo siadują te ostatnie. Tutaj jakiś ładny jedyneczek. Czy będzie zobaczyć teraz? O, teraz będzie mówić. Proszę zobaczyć, przejrzeć, jak wyglądają. Naprawdę to bez tego są poszukiwane. Staram się, aby to było. Thank you.
lepszej i klimat będzie jako lepszy. To wszystko się szybko zmieniło. Także dziękuję na razie, jeżeli później, jeżeli będą ko mnie wszystkie już dobrze trenowały, bo w tej chwili taki oblocik delikatny, tyle żeby uczyły się wchodzenia. Thank you.